Bo nasi widzowie, podejrzewam, że jeszcze w dużej mierze nie widzieli tego filmu, choć on już jest dostępny na YouTube i proszę Państwa, z całą pewnością my też udostępnimy ten film, przyłączając się do akcji, żeby właśnie jak najwięcej Polaków zobaczyło to nagranie, ale przede wszystkim tak, mówimy, że tego filmu nie można zobaczyć, bo sale są pod szantażem zamykane. Co takiego w takim razie jest w tym filmie, Powrót do Jedwabnego, że oni uciekają się do szantażu, do takich akcji właśnie z udziałem celebrytów, artystów, że jakieś groźby, że cały czas artykuły takie powstają, którzy dziennikarze tam piszą, że nie widzieli, ale oni już wiedzą, co w tym filmie takiego jest, że ich tak boli. W telegraficznym skrócie, dotarliśmy do trzech świadków zbrodni, niemieckiej zbrodni w Jedwabnym, których już nie ma. Ja pamiętam, że państwo Kujbidowie, jak poznałem ich w Ottawie w Kanadzie w 2014, mówili, że to ostatni świadek żyjący tej niemieckiej zbrodni. My docieramy do trzech kolejnych, czyli są ci ludzie i są w tym filmie. Docieramy do materiałów filmowych, które były nakręcone z ekshumacji w Jedwabnym, których podobno nie było. Zapomniane, zachowane, może nie zapomniane, zamknięte w pancernym sejfie na głucho. Ktoś je nakręcił, nie pasowały komuś innemu. Zamknięto je, przez 20 lat nie ujrzały światła dziennego. Małgorzata Grupa milczała przez wiele lat, bo była tak zaszczuta podczas tej ekshumacji. To nam, dla książek Powrót do Jedwabnego i dla tego filmu, po raz pierwszy po 20 latach udziela wypowiedzi, udziela wywiadu. Ile tam dramaturgii w tej wypowiedzi, osoby, która kierowała, pani profesor z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, archeolog, wybitny badacz, która wcześniej robiła ekshumację w Katyniu i w Charkowie, nam się zgodziła powiedzieć, dlatego że mój przyjaciel Wojtek Polak zna Małgorzatę Grupę od lat, pracują w tej samej uczelni, a ja znam Wojtka, połączyła nas sprawa księdza Popiełuszki, długa historia. Generalnie Wojtek bardzo prosił Małgorzatę Grupę i ona nam i tylko nam udzieliła wypowiedzi po raz pierwszy od 20 lat, opowiedziała ze szczegółami, co nam się zdarzyło. Pokazujemy dokument, do którego dotarliśmy. Oczywiście w filmie nie można pokazać 100 stron dokumentów, no bo film składałby się z dokumentu tak naprawdę. W książce zamieszczamy kilkadziesiąt stron kluczowych. Czyli de facto książki są uzupełnieniem dla filmu, prawda? Te rzeczywistości się przenikają, bo film może pokazać pewne elementy, które trudno pokazać w książce. Książka z kolei ma tę możliwość, że pokaże pewne rzeczy, których się nie zobaczy w filmie. Tu możemy zamieścić bez problemu kilkadziesiąt stron ze scenogramu, jak Żydzi dzielą Polskę. Film mogliśmy pokazać tylko fragmenty, tak? Czy pokazać na przykład jedną czy drugą stronę, żeby ludzie zobaczyli, a opowiadamy o tym, co nam się znajduje. Więc to jest jakby taki coś, co się z sobą wiąże. Więc jest tam z podpisami Sultanika i innych, tak, którzy dzielą między siebie Polskę, niczym rozbiór Polski. Odkłamujemy, pokazujemy, że tak naprawdę Jedwabne wymyślono wyłącznie i to tak na 100%. Pokazujemy te naboje, do których dotarła, bo one też zostały sfilmowane, a te naboje, tylko przypomnę, one były pod pomnikiem Lenina, więc one nie mogły pochodzić z okresu późniejszego czy wcześniejszego. One mogły pochodzić z tego dokładnie momentu. Kto mógł wtedy mieć broń, żeby strzelać do Żydów? No przecież nie Polacy. Tam jest już w tej chwili wiele dowodów na to, że była to zbrodnia niemiecka. Pokazując, odkłamując Jedwabne, wyrywamy z tego muru kłamstwa i co pokazujemy? Pokazujemy też i pokazują nam to uczciwi Żydzi w tym filmie, na przykład Bolesław Szenicer, że tak naprawdę to chodzi nie tylko o pieniądze, bo te tylko to jest no straszna rzecz, bo to dotyczy setek miliardów dolarów i ta kwota cały czas rośnie. Zaczęli mówić kiedyś o 100, potem o 300, potem o 500. Ja ostatnio słyszałem o 600 miliardach dolarów, ale to jest tak naprawdę, za chwilę może to być bilion albo Bóg wie ile, bo to jest wzięte z sufitu, więc to nie ma znaczenia. Chodzi o to, by była to kwota tak duża, żebyśmy nie byli w stanie jej zapłacić. Bo to Bolesław Szenicer mówi, który kiedyś był częścią tych ludzi. Tu chodzi tak naprawdę o to, by oni mieli tu swój polin. Tam w Izraelu ziemia pali się pod nogami, tam mają problem z wodą. Oni tu wierzą, że tu będą mieli swoje takie miejsce, taką wyspę, taką autonomię, żeby im oddać. Nie tylko chodzi o pieniądze, choć tylko to brzmi strasznie w kontekście setek miliardów dolarów. Chodzi o to, by tu było ich polin. Oni tu chcą mieć swoje miejsce. Innymi słowy, chodzi o to, by ta kwota była tak duża, abyśmy nie byli w stanie jej zapłacić, by za tym szły pewne przekształcenia własnościowe. Przymiarka do tego była. I to także pokazujemy w szczegółach. Przyznam, oczywiście każdy wie, że Komorowski i Tusk chcieli przehandlować lasy. Ale nikt nie wie, jak to się odbywało, no nikt, kto się w to tak naprawdę nie zagłębił. Jak to było blisko? Jakie działanie na tym polu podjęła organizacja izraelska o nazwie Serce? Organizacja, która tak naprawdę wystąpiła, ona miała poparcie Netanjahu, który był na otwarcie, czyli premiera Izraela, na otwarciu tej organizacji, która wystąpiła z takim
no, prośbą, propozycją, zawołaniem, odezwą do Żydów, którzy kiedyś mieli przodków w Polsce, mówiąc o tym, że jeżeli pamiętacie albo słyszeliście, że wasi przodkowie coś mieli, to wypełniajcie kwestionariusz i nieważne, czy macie dokumenty, czy nie, nieważne, czy są świadkowie, którzy to potwierdzą, czy nie. Jeżeli wy słyszeliście, że wasi przodkowie coś gdzieś mieli w Polsce, to występujcie o to, a my w imieniu was i całe państwo Izrael upomni się o to, co należy do was. Czy można się dziwić, że po takiej odezwie te 6 tysięcy nieruchomości, które te wszystkie instytucje restytucyjne ze Stanów Zjednoczonych dopominają się w Polsce, 6 tysięcy nieruchomości, nagle okazało się, że urosło to do 80 tysięcy nieruchomości. Innymi słowy, ciekawy jest ten mechanizm. Namawiali Żydów, którzy zresztą odpowiedzieli, 80 tysięcy odpowiedziało na to zawołanie, by dotyczące 80 tysięcy nieruchomości, by ci wypełniali te dokumenty, w których słyszeli, że dziadek, czy ktoś tam, czy ojciec, czy ktoś tam inny miał gdzieś jakiś tam plac, na przykład w Krakowie czy w Warszawie, że on go miał, nie musi mieć dokumentu, nie musi mieć żadnego dowodu, dokumentu, zdjęcia, świadka, jedynym dowodem są jego słowa. I ta organizacja, popierana przez państwo Izrael, bierze to na siebie i negocjuje z polskimi politykami, oczywiście, no nie oddacie nam tutaj placu takiego czy innego grobu nieznanego żołnierza, czy jakiegoś pałacu, no ale zapłaćcie za to, no bo nasz obywatel twierdzi, że to kiedyś było ich. Innymi słowy, to tak, żeby państwo dobrze zrozumieli. Mogli tam wpisać, że należało do ich dziadka, bo tak słyszeli, 100 hektarów w Puszczy Białowieskiej, na przykład. I ta organizacja już to zapisywała, że to będzie się domagać. Oczywiście no, pokazuje to jako taki przykład, no, może przesadny, no, bo 100 hektarów w Puszczy to jest trochę dużo.